tylko przyklasnąć władzom Związku Piłkarskiego w Polsce, że złożyli dobrą aplikację. Myślę, że sukcesy naszej reprezentacji męskiej i żeńskiej w ostatnich latach też miały ogromny wpływ na tą decyzję. Mamy cel Euro 2016 już niebawem, ale też mamy cel taki bardziej odległy, gdzie wykorzystać to trzeba pod promocję kraju, pod promocję sportu, jakim jest piłka ręczna, w postaci rozbudowanego systemu szkolenia, bo tam upatrywać będziemy za 8 lat naszej kadry, w obecnej kadry juniorów, i tutaj trzeba będzie naprawdę ruszyć szkolenie. Aczkolwiek organizacja wraz ze Szwecją, myślę, że to jest znakomity ruch, jeśli chodzi o rozwój piłki ręcznej w Polsce. Im więcej będziemy tych dzieci mieli w szkoleniu, tym większy będziemy mieli wybór i myślę, że chcąc utrzymywać sukcesy na arenie międzynarodowej w postaci medali, które ostatnio nasza kadra zdobywa, ja też oczywiście jakieś tam zdobyłem, to musimy tutaj zacząć naprawdę bardzo mocno rozbudować to szkolenie, bo mamy deficyty na pewno, gdzieś mamy 40-milionowy kraj, a raptem 30 tysięcy ludzi trenuje piłkę ręczną, więc trzeba to robić i myślę, że te lata trzeba poświęcić właśnie na budowanie ogromnych struktur szkoleniowych, bo reprezentacyjnie wygląda to dobrze, natomiast tak jak mówiłem, to trzeba będzie się teraz na tych najmłodszych skupić, tak zwaną pracę u podstaw wykonać.